Piotr Żyła nie zawiódł Polaków swoją wypowiedzią. Wystarczyło, że chwycił za mikrofon, a wszyscy pokładali się ze śmiechu. Piotr Żyła zdecydowanie ma powody do dumy, bowiem to właśnie on wypadł najlepiej ze wszystkich Polaków w jubileuszowym 1000 konkursie PŚ w Lahti. Skoczek zebrał całe mnóstwo gratulacji po swoim drugim skoku, w którym udało mu się osiągnąć wynik aż 127,5 m, a dzięki temu zajął 6 miejsca. Dziennikarze błyskawicznie zaczęli ustawiać się w kolejce po krótki wywiad, a w czasie jednej z rozmów z ust sportowca padły powalające słowa. Piotr Żyła dostał mikrofon i się zaczęło. Rozbawił wszystkich do łez, choć Polacy opuszczą Finlandię bez ani jednego miejsca na podium, Piotr Żyła może być z siebie dumny. Po nieudanym skoku w piątek i sobotę, ostatniego dnia wskoczył dumnie na 6 miejsce, zgarniając wiele gratulacji. Komentator Eurosportu szybko dotarł do sportowca, by poprosić o krótki komentarz i dowiedzieć się, jak Piotr czuje się po zawodach. Na wstępie zapytał krótko, jak można za nim nadążyć, na co Skoczek żartobliwie odpowiedział: ja już staram się tego nie robić. Trudno to zrobić. To jednak nie był koniec. Skoczek krótko podsumował ostatni dzień, przyznając, że choć poprzednie dwa nie należały do szczególnie udanych, z tego jest naprawdę zadowolony. To były udane skoki. Skakałem znacznie dalej niż w piątek i w sobotę. Jestem bardzo zadowolony z tego konkursu. Weekend nie zaczął się najlepiej, ale ostatni dzień był już satysfakcjonujący, dodał. Dziennikarz postanowił zatem zapytać Żyłę o receptę na sukces, który udało mu się osiągnąć już na sam koniec. Skoczek w swoim stylu odpowiedział, że kluczem do sukcesu były gra na gitarze i zbieranie Pokemonów. Fani skoków narciarskich pokładali się ze śmiechu, gdy usłyszeli takie słowa z ust swojego ulubieńca. Dzisiaj grzeje 1000 osób w żałobie. Nie żyje prowadząca uwielbianego talk show, zabrała ją nagła śmierć 2. Dagmara Kazimierska jest bardzo szczęśliwa. Plotki o ciąży w Królowych Życia potwierdziły się, musiałem zresetować głowę po tych słabych skokach. Poszedłem pograć na gitarze i połapać Pokemony. Dużo grałem na gitarze, aż mnie głowa boli, wyznał żartobliwie Piotr Żyła, dodając na koniec, że teraz już tylko czeka na gofry. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.